samo, nie? I tu już jak uwaga. Stowarzyszeń pielgrzymujemy po to, aby po pierwsze krzewić patriotyzm, aby zawozić ten patriotyzm tam, gdzie na niego czekają, aby pokazywać, że jazda motocyklem nie musi być bezsensowna, że może nieść za sobą ważne idee. Wszyscy co roku przykładacie wielką wagę do tego, aby krzewić polskość, aby popularyzować historię Polski, tradycje polskie i po to, aby krzepić tych, którzy na Polskę czekają. Wiemy, że sytuacja na wschodzie, na Ukrainie, w Rosji nie pozwala nam na to, aby bezpiecznie wjechać dużą grupą motocyklistów do Katynia, do Miednoje, do Charkowa. To jest tam, gdzie polscy oficerowie, polska elita, polska inteligencja wjechał co roku. Serdecznie zapraszam Was wszystkich do udziału w tej wielkiej uroczystości, w tym wielkim wydarzeniu rajdowym. W tym roku rajd katyński w związku z okrągłą 80. rocznicą lądowania aliantów w Normandii pojedzie do Francji na wybrzeże Normandii, gdzie motocykliści rajdu... jako polscy motocykliści, patrioci. Dlatego też obecny rajd w roku 2024 pojedzie na teren Francji po drodze odwiedzając